Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, także serdeczne podziękowania dla widza Mateusza, który właśnie podesłał Gambit Więźniów. Jest też coś takiego, Prisoner's Gambit, zwane również Norfolk Gambit. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale z tym wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ dotyczy to takiego troszeczkę rzezimieszka, Clouda Bloodgooda. No tak w wolnym tłumaczeniu, Bloodgood, blood krew, good dobry, dobra krew, no raczej tutaj coś się nie zgadza, tak? Jeżeli spojrzymy na historię tego człowieka, zwanego tutaj również Cloud Frizzle Bloodgood III, albo Klaus Frizzle Bloodgood III, nie wiem, czy to jakiś arystokratyczne tutaj przydomki, że trzeci, to tak jak, nie wiem, jakiś król polski albo coś takiego z jakimiś dopiskami, drugi, trzeci. W każdym razie urodził się w 1937 roku, zmarł w 2001. No i był takim, można powiedzieć, postolitym przestępcą. I to nie chodzi o to, że tylko łamał prawo i tam kradł cukierki w sklepie, ale był naprawdę... No, grube przestępstwa, także to jest taka osoba, której na pewno nie chciałbyś spotkać w ciemnej bramy. W każdym razie lubił szachy, grał wiele partii korespondencyjnych i co ciekawe, ten oto zawodnik osiągnął ranking 2789, nie było to co prawda ranking ELO, taki wewnętrzny ranking Amerykańskiej Federacji Szachowej. W każdym razie jak to osiągnął? Oczywiście dzięki manipulacjom, o tym za chwilę powiem w dalszej części tego nagrania. Z ciekawych rzeczy, generalnie uważam, że to jest doskonała osoba na jakiś film sensacyjny z wątkami szachowymi. W każdym razie w 1955 roku rozegrał wiele partii z takim znanym aktorem Humphreyem Bogartem, jak również był organizatorem w Hampton Roads, zorganizował wiele turniejów szachowych, a jego ranking, tak ELO, był przybliżony do 1956. Takim się właśnie tutaj rankingiem mógł pochwalić, także gdzie 2750, a gdzie 1950. No i można powiedzieć, że tutaj czarna plama na jego życiorysie. No był złodziejem, to już mówiłem, też jakieś tam wkradał się na konta swoich rodziców, no i w 1969 roku po prostu zamordował swoją matkę. No to świadczy po prostu, kim ten człowiek był. I to jest bardzo ciekawy wątek, jak udało mu się osiągnąć ten ranking 2759, po prostu grał jakieś partie rankingowe z innymi więźniami i nawet okazało się, że miał drugi ranking w całych Stanach Zjednoczonych tuż za Gatham Kamskim, tak, człowiekiem, którego myślę, że większość z szachistów zna, no to bardzo znany arcymistrz. I właśnie dzięki temu rankingowi Bloodgood zakwalifikował się do Mistrzostw Stanów Zjednoczonych, na które zostało zapraszanych zawsze 16 najlepszych zawodników. Na szczęście tutaj poszli po rozum do głowy i tam ta Amerykańska Federacja Szachowa po prostu nie dopuściła go do tego turnieju. Ostatnie lata więzienia to między innymi twierdzenie, że on tak naprawdę urodził się w Niemczech albo w Meksyku. I mówił nawet, że jest nazistowskim szpiegiem, że był nazistowskim szpiegiem podczas II wojny światowej i tak naprawdę udzielał też również wywiadów, że jest kompletnie niewinny. Także z pewnością jest to osoba, której nie będziemy naśladować. No, tragiczny życiorys, ale no, taka ciekawostka, osoba, która wymyśliła albo po prostu rozprogramowała taki interesujący Norfolk Gambit, a później Magnus Carlsen zagrał dokładnie ten sam Norfolk Gambit, czyli Gambit Więźniów, w partii z również mistrzem świata Wishim Anandem i wygrał po prostu w miażdżący sposób, także zapraszam, zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. I jak wygląda ten Norfolk Gambit, czyli Prisoner's Gambit, czyli Gambit Więźniów, już pokazuje Magnus Carlsen kontra Vishy Anand, partia co prawda blicowa z 2014 roku. Rozpoczyna się takim ruchem. Skoczek F3, D5, B3. To też na razie tutaj jeszcze o gambicie nie ma mowy. To jest bardziej taki
atak Niemcowicza Larsena. Zobacz również takie bardzo interesujące nagranie, w którym tam grali zawodnicy o samochód. Też jedna z piękniejszych partii, uważam, w ogóle w tym temacie, właśnie w tym Larsenie. Co tutaj można czarnymi zagrać? Anand teraz zagrał posunięcie C5. Można zagrać zwykłe skoczek F6, to jest najpopularniejsza odpowiedź. Nie polecam oczywiście posunięcia E5. No, chyba nie chcecie podstawić tego centralnego pionka. Także Anand gra C5 i teraz ten gambit więźniów właśnie jest związany z posunięciem E4. Wygląda dziwnie, wygląda cudacznie, ale jeżeli Magnus Carlsen to grał w partii chociażby blicowej, no to też jest jakiś tam zalążek, myślę, potencjału w tym debiucie. Na pewno jest to ruch, który może kompletnie zaskoczyć i wybić z rytmu. Myślę, że tu czarne raczej nie będą grać ruchu D4, ponieważ tutaj białe pola są wtedy bardzo łatwo dostępne. Raczej jedynie, że jeżeli chcemy ten gambit obalić, no to trzeba go po prostu przyjąć. Także D bije na E4. Carlsen odpowiedział skoczkiem na G5, jednocześnie atakując pionka. Anand dołożył do obrony, Carlsen dołożył do ataku, także mamy tutaj już dwa ataki na tym punkcie. I teraz zawodnik z Indii nie bronił już tego pionka, zagrał po prostu posunięcie skoczek C6. Gdyby na przykład bronił w takim stylu jak goniec F5, dwa ataki, dwie obrony, wówczas mi to bardzo przypomina gambit budapeszteński, też sobie zobacz, u mnie na kanale był, tylko odwróconym kolorem. Skoczek C6, hetman E2, hetman D4, i tutaj no, nie jesteśmy w stanie za bardzo dołożyć czwartego ataku, także gra się takie posunięcie F3. Po ebie F3 myślę, że białe mogłyby na przykład zrobić wtrącenie za cenę pionka, mieć chociaż takie zepsucie struktury u przeciwnika i wówczas dopiero odbić na skoczkiem na polu F3. Jeżeli hetman by się gdzieś tam wycofał, przykładowo na to pole, no to myślę, że atutem białych jest z pewnością struktura pionowa. Te dwa pionki powodują, że ten pionek nigdy się nie ruszy, a jakieś takie posunięcie A5 przyszłościowe łatwo można wyblokować chociażby ruchem A4. Bardzo słabe pionki tutaj właśnie na stronie hetmańskiej. Także tak mogłoby być. Anand się na to nie zdecydował, poszedł po prostu skoczkiem na C6. Carlsen, goniec C4. No tutaj już pachnie jakimś uderzeniem na F7. W tych strukturach okazuje się, że jest bardzo wiele ciekawych układów matowych. Zamiast gońca C4 też można byłoby się tutaj pokusić o takie posunięcie jak hetman E2, na przykład hetman H6, przegonienie skoczka, bicia i dajmy czarnym jakiś taki raczej głupi ruch, goniec D7. No i dlaczego mi się to kojarzy z gambitem budapeszteńskim? No właśnie dlatego, że jest taki mat na środku planszy. Ten koń jest nietykalny, ponieważ jeżeli byłoby zbicie, to jest odsłonięcie szacha tutaj po linii E od hetmana. Także goniec C4 tutaj konkretnie bije w F7 i znowu, gdyby była jakaś głupotka w stylu goniec D7, to to jest mat. Oczywiście to nie ten poziom, żeby podstawiać maty w jednym ruchu. Także Carlsen z groźbą, Anand to oczywiście obronił ruchem E6. Goniec B2, Carlsen, goniec E7. Następnie poszła roszada. Carlsen zbił na E4, po prostu odbił tego pionka. Bicie na E4, bicie na E4. I tu słaba odpowiedź E5. Kiedyś grałem taką partię i pamiętam, jak strasznie cierpiałem, jak takiego gońca otworzyłem. Te gońce są tutaj bardzo, bardzo mocne. No Białopolak, zresztą zobaczycie, że w wielu wariantach po prostu zadecyduje o losie partii. Raczej Anand nie powinien ruszać tego pionka w ten sposób. Powinien zagrać coś w stylu A6. Jego marzeniem byłoby na przykład hetman E2 i przegonienie tego gońca z tej przykątnej. Aczkolwiek no jest tutaj zdecydowanie duży potencjał, bo goniec z tej przyblokowanej przykątnej może też zająć taką. No wtedy też trzeba w jakiś sposób zainterweniować. Sprawdzałem, koń B4 w tej sytuacji nie działa, bo jest koń C5, ale być może jakieś przymknięcie ruchami F5, E5 może tutaj byłoby przydatne. W każdym razie trzeba bardzo być uważnym na takie dwa gońce strzelające w stronę króla. Na A6 myślę, że Carlsen mógłby po prostu spokojnie odpowiedzieć A4, no i też utrudnić zadanie z dojściem do tego ruchu B5. No w partii poszło E5 i to się niezbyt dobrze skończyło. Zaraz będzie bardzo fajny obrazek, jak łatwy sposób Carlsen wprowadził praktycznie wszystkie figury do ataku. F4, typowy ruch, chcemy otworzyć tego gońca, chcemy, żeby ten goniec patrzył na ten czuły punkt, a przy okazji po zbiciu otwiera nam się też bardzo dobrze wieża F1, także super posunięcie. Nastąpiło zbicie, Carlsen nie odbił, zagrał posunięcie hetman H5,
skoczek na d4. Tak zostało tutaj to przyblokowane. Następnie wieża bije f4 i już jest konkretna groźba. Zwróćmy uwagę, że aż trzy figury uderzają w ten czuły punkt f7, dlatego Anand odpowiedział g6, żeby no tylko dwie figury to widziały. Co by było po skoczku c2? Szybki koniec. Bicie, bicie, szach tutaj. No i bardzo przyjemny mat gońcem, widzicie to właśnie w tym układzie. Zamiast ruchu g6 chyba lepszym układem było goniec bije e6, na co Carlsen też miał bardzo dobrą odpowiedź, skoczek c5. No to zmierzamy do końca, bo ta partia była bardzo krótka. Po g6 Carlsen powiedział fantastycznym posunięciem hetman e5. Lubimy centralizować hetmana, tym bardziej, że ten hetman tak dużo figur, ale tak naprawdę każda z tych figur nie może tego hetmana w żaden sposób przegonić. No zobaczmy. Gdyby było skoczek na c6, no to po prostu dajemy mata na g7 albo jeden krok dalej. Nie można zagrać też posunięcia f6 z tego względu, że no, szach zostałby tutaj odkryty. Ciężka sytuacja. No nie ma jak tego hetmana w zasadzie stąd wygonić, także fantastyczne i również pierwsze wskazanie Stockfisha. Tutaj Anand zagrał ruch b6 i właśnie zobaczcie, jak to wszystko się pięknie ułożyło, że dwie wieże w ataku, dwa gońce praktycznie też w ataku, hetman i skoczek, no i ten biedny król, którego to mało kto broni tak naprawdę na tej stronie. Tu już Stockfish nie widział żadnych szans dla czarnego koloru. Goniec f5 przy tak zaawansowanym ataku, tutaj Carlsen może sobie pozwolić na jeszcze bardziej tutaj odkrycie swojego króla, czyli posunięcie g4. W partii poszło goniec e6. Gdyby było goniec bije e4, to też się kończy szybko. Wieża bije f7, wieża bije f7, goniec bije f7, król tym razem nie może do narożnika, ponieważ to my kontrolujemy narożnik i matujemy na polu h8. Także goniec e6, nastąpiło zbicie. Gdyby było bicie skoczkiem, to po raz kolejny taki hetman i taki goniec i mat na h8. Było odbicie pionkiem i tutaj, co ciekawe, Carlsen też przeoczył prostego mata. Zobaczcie, wieża bije f8, goniec bije f8, tu wszystko jest tak, jak być powinno, skoczek f6, szach. Anand poszedł królem na h8, niestety tu za chwilę będzie jakiś atak z odsłony, jakiś szach z odsłony. Zostało zagrane ze strony Carlsena c3 i przegapił mata, także cofnę, dam się chwilę, żeby zastanowić, spauzujcie film. Jeżeli się dobrze tutaj zastanowiliście, to jest taki forsowny mat w taki sposób. Skoczek e8, atak z odsłony i teraz dwa warianty. Po gońcu g7 prosty mat, wieża f8, goniec tego zbić nie może, ponieważ jest tutaj związanie na skosie, a gdyby było król g8, to właśnie Carlsen przegapił takiego pięknego mata z zaciągnięciem, hetman na h8, potężny ruch, król bije na h8 i wieża bije f8 z wygraną partią. Także no gdyby tak skończył, to by było jeszcze piękniej, a tak to było skoczek f6, król h8 przegonił, skoczek odszedł i chyba dopiero teraz zauważył, że matuje, dlatego zagrał skoczek o8, po czym tutaj Anand w tej sytuacji się poddał. Najprawdopodobniej poszłoby to. Jeszcze raz zaciągnięcie, król bije i piękny mat właśnie w taki sposób. Także no taka ciekawostka, jeżeli znacie jeszcze inne ciekawe nazwy, a najchętniej jakieś historie z tym związane, to oczywiście podeślijcie do mnie. Maciej Małgoszaki.pl. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, zapoznaj się z ofertą mojego sklepu, moich książek szachowych i kursów. Dzięki, do zobaczenia, powodzenia od drodze do szachowego mistrzostwa, trzymajcie się, cześć.